czystej woli. Tutaj pracuje geniusz. Nie wolno mi się rozpraszać. Jeśli potrzebujesz części, możesz... O, łowczyni! Tak, dobrze, dobrze. Liczyłam na to, że ktoś tu wpadnie. Nie ma czasu do stracenia. Aloy. Ten odyniec Kerów oczekuje, że zrobię ledwie najlepszą zbroję na zakazanym zachodzie. Ale ja, Handa, dam mu arcydzieło. A ty pomożesz mi tego dokonać. Oczywiście otrzymasz zapłatę, choć oglądanie mnie przy pracy powinno być wystarczające. Należysz do ekipy Kerufa, czyli startujesz w tym konkursie na zbroję. Z tenaktami tuż obok. Ha! Na pewno mają swoje powody do zmartwień. Poza tym, ja nie wyrabiam zwykłych zbroi. To prawdziwe dzieła sztuki. Przesycone majestatem pradawnych maszyn i cudownych reliktów. Z dostojną niezłomnością łagodnego pługoroga oraz furią rozwścieczonego niszczyciela. Więc od czego chcesz zacząć? Więc twoja zbroja ma mieć furię niszczyciela. Bardzo ciekawe. Wytropiłam ich stado tu, w okolicy. Odstrzel jednemu z nich działo, a ja uczynię zbroję śmiercionośną. Wiesz, zobaczę, co da się zrobić. Cóż, jeśli ci się uda, pozbieramy, gdy skończysz. Pora wyruszać. Gdybyś poczuła inspirację, pomóż mi ukończyć zbroję, dobrze? Powinnam przeczytać ten kontrakt. Upewnić się, że mam niezbędne rzeczy. Słychać? Okolicy spokój? Moja broń jest prosta. Moje oczy otwarte.
na coś ponarzekać. Wiedzą, że tu jestem. Alarm! Alarm! Nie zabolało! Mogę walczyć.
Co za fart! Porażająca amunicja może się przydać. Thank you.
Zawsze dobrze mieć zapas. Muszę jeszcze raz spojrzeć na ten kontrakt. Sprawdzić wszystkie szczegóły. Handa chce w nas takich działek. Muszę je odstrzelić bez zabijania niszczyciela. Inaczej może się uszkodzić. Zgodnie z kontraktem tu trzeba zostawić rzeczy. Czyli już wiem, gdzie zostawić działko niszczyciela. Muszę celować w działko. Pora zdobyć działko niszczyciela dla Handy. Nie mogę go zabić przed odstrzeleniem działka. Potrzebuję całe. Da się nie obrazi, jak je na chwilę pożyczę.
Powinnam wziąć to działko, zanim pójdę. A teraz to wezmę. To im zrobi trochę kuku. Powinno wystarczyć. Dam znać Handzie, że mogą to zabrać. Chmury przegnało i po deszczu. Thank you.
Muszę tylko siedzieć tak cicho. Potrwa długo z amunicją poradzającą.
Może uszkodzić te maszyny. Działo niszczyciela czeka na ciebie. Wspaniale! Ten rodzaj mocy ulepszy moją zbroję, to pewne. Kontrakt uważam za zrealizowany.
Mówiłaś o częściach półgoroga do zbroi. Wypatrzyłam statko i to nieopodal stąd. Jeśli przyniesiesz mi dobre części, ta zbroja będzie tak samo niezłomna jak one. Spróbuję. O, jeszcze jedno. Półgorogi czasem zostawiają ścieżkę z kwiatków. U Taru wytwarzają z tego napar na uspokojenie. Chciałabym go spróbować. Sprawdzić, czy mnie jakoś zainspiruje. No dobra. Zrobię, co się da. Pora wyruszać. Gdybyś poczuła inspirację, pomóż mi ukończyć zbroję. Dobrze? Powinnam przeczytać ten kontrakt. Upewnić się, że mam niezbędne rzeczy. Szyny, o których mówiła Handa, powinny być niedaleko. Lepiej spojrzę na jej kontrakt. Przypomnę sobie szczegóły. Stado, które wybrała Handa. Lepiej nie rzucać im się w oczy, jeśli chcę dostać te kwiaty. Jeśli uda mi się przekraść za jednym z półgorogów, zbiorę te kwiaty, nim zwiemy.
To już ostatnia część. Szkoda, że nie zebrałam dość kwiatów. Ale Handa poradzi sobie bez mnie. Wrócę do jej obozu. Przeniosłam ci te części półgoroga. No i kwiaty też. Młot krzeszący iskry! Czyż nie są oszałamiające? Że oto zapłata. A teraz spróbujmy naparu, którym zachwycają się utaru. Jestem gotowa na inspirację. Pora wyruszać. Gdybyś poczuła inspirację, pomóż mi ukończyć zbroję. Dobrze?